kulturalne miejsce w sieci dla mnie i moich rodziców. www.kulturka.pl. Ja szczególnie chciałam polecić nowość pod tytułem Cyrkowcy. To jest album, książka, gdzie ilustracje swoją klasą, niezwykłością dorównują tekstowi i tekst dorównuje ilustracjom. To jest duet. Duet Emmanuel Udach i Marie Desplecha. Duet autorek, które poznały się zupełnie przez przypadek i stworzyły coś idealnego pod tym względem, że Cyrkowcy są przebogate, jeśli chodzi o ilustracje, a historie literacko są przesycone i subtelnym humorem, i poezją, i takim nienachalnym, bardzo nienachalnym dydaktyzmem. Na pewno to jest album przeznaczony nie tylko dla dzieci. Ja jestem bardzo dorosłym dzieckiem i sama zakochałam się absolutnie platonicznie w obu autorkach i w ich historiach, i w ich wizualizowaniu tych historii. Ta książka zdobyła nagrodę główną na bolońskich targach, międzynarodowych targach książki dla dzieci w 2012 roku. Na pewno chciałabym też się podzielić radością wydania Wynalazcy, bo Wynalazca to jest kolejny tytuł, który został stworzony przez kolejnego laureata międzynarodowych targów w Bolonii, czyli Jeana François Martena. Znamy go, bo wydawnictwo Format wydało jego bajki Ezopa, które cieszą się ogromnym powodzeniem w Polsce i to jest dla nas duże zaskoczenie, bo ilustracje nie tryskają wielobarwnością, nie są zrobione po prostu pod publiczkę, tylko są to ilustracje, które są bardzo retro, stylizowane na art deco, w bardzo przygaszonej kolorystyce, nawiązujące do historii sztuki, do Toulouse-Lautreca na przykład. I tym razem Jean-François Martin trzyma oczywiście ten poziom. Znów ilustracje są nostalgiczne, a historia jest bardzo, bardzo prosta, bo opowiada po prostu o codziennym życiu wynalazcy, któremu zdarza się niecodzienna historia.